Hej, z tej strony Wiki, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Jestem właśnie u Madzi i u Kaliego. Cześć Madzia, pomachaj. Hej. Dzisiaj działo się sporo fajnych rzeczy, ale niestety nie miałam jak Wam nagrać dźwięku, żeby Wam poopowiadać, co się działo, dlatego też mówię Wam teraz. Byłam u dziewczyn na mieszkaniu, dlatego że wyjeżdżam jutro do Holandii i chciałam się z nimi po prostu pożegnać. Posiedziałyśmy sobie troszeczkę, wypiłyśmy kawę. Potem poszłyśmy na miasto, byłyśmy na lodach, które po prostu kocham, ciemna czekolada to moja miłość. Która wróciła dopiero ze szkoły, ale udało jej się zebrać siły, żeby iść z nami na zakupy. No, przed Victoria's Secret, właśnie. Dobra, Victoria's Secret, a że będzie słychać głos? Będzie słychać głos? No, nawet nie wiem, że a to weź ciszej trochę, żeby nie było bardzo głośno. Ale nie jesteśmy właśnie w sklepie z RTV AGD. Kupiłam sobie kilka rzeczy, ale pokażę Wam wszystko jutro. I teraz jestem już po nagrywce, razem z Kalim i Madzią nagrywałyśmy kolejny odcinek z... W sumie to nie było logo, ale to było coś po kroju logo. Aplikacja, w której zgadywaliśmy powiedzenia i przysłowia. Także jeśli jesteście ciekawi, możecie wpaść do Kaliego i napisać w komentarzu, że jesteście z mojego vloga, że ja Wam poleciłam ten film. Ty nam poleciłeś. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, właśnie mówię o Twoim vlogu. Wiem, promuję ja Twojego vloga, powinieneś mi podziękować za to. Dziękuję. Ja przyszedłem po telefon, tylko tak, że nie przeszkadzam. Dobra, ja już w sumie skończyłam. Jest 21, także już dosyć późno. Ja miałam dzisiaj naprawdę dzień z ogromnymi wrażeniami, dlatego żegnam się już z Wami i widzimy się jutro. Pa! Hejka, witam Was w kolejnym dniu. Za chwileczkę wychodzę, ponieważ jedę z Kalim do sklepu zrobić ostatnie zakupy, bo dzisiaj w nocy wyjeżdżamy do Holandii. Aktualnie jak Wy to oglądacie, my już jesteśmy sobie w Holandii, ale wiadomo, że jest opóźnienie z filmami, ale zrymowałam. No i o czym chciałam wspomnieć? Chciałam wspomnieć o tym, abyście wpadli do mnie na Instagrama, ponieważ tak jak mówiłam w ostatnim filmie makijażowym, że w trakcie pobytu w Holandii będzie się tam pojawiać naprawdę dużo zdjęć, dlatego nie możecie nic przegapić i musicie mnie tam zafollowować, jeśli tego nie robicie. A ja się już zbieram, bo Kali zaraz będzie się złościł na mnie, że jeszcze nie wychodzę. Prawdziwa blogerka rodowo-modowa z ciebie. No, znów na dwie kamery, no. Tutaj Kali pokazuje, jakie sexy opakowanie sobie kupił. Idealnie dla mężczyzny. Nie żeby coś, ale ja mam takie samo. Oczywiście ja jak zwykle kupiłam mnóstwo... Pasuje do moich ust. Mhm. Oczywiście ja jak zwykle zamiast kupić kosmetyki, kupiłam mnóstwo jedzenia. Jakieś różne batony, musy owocowe i ciastka. Ja zamiast podkładu używa musu owocowego do makijażu. No przynajmniej jest zdrowo. Jeśli szukacie jakichś najlepszych ciastek na świecie, z czystym serduszkiem polecam Wam te. Są po prostu tak mega wciągające, że nie da się zjeść trzech, tylko kończy się na całej paczce. Może się pożegnamy? A. Opa. Pożegnaj się z moimi widzami. Sorry, wleciałem we flow. Dobranoc, do zobaczenia, mordeczki, zapraszam do mnie, bo u mnie też jest vlog. Aha, jak zwykle, okej. Okay. Powiedz, że się widzimy w następnym vlogu. Widzimy się w następnym vlogu. Już w Holandii! Do zobaczenia. Wczoraj wieczorem obiecałam Wam, że pokażę Wam dzisiaj, co kupiłam. I kupiłam sobie te spodnie, one są chyba z Bershki. Tak, są z Bershki. Zapłaciłam za nie 89 zł. I są to takie długie, szerokie na końcach spodnie w paski. Z takiego bardzo lejącego i delikatnego materiału.
Tutaj wiadomo, nie zobaczycie za dużo, ponieważ musiałabym je założyć na sobie, ale niestety nie mam lustra, w którym mogłabym wam to dobrze pokazać, ponieważ każdy jest ustawiony tak, że światło pada beznadziejnie i totalnie byście nic nie zobaczyli, ale na pewno na jakichś zdjęciach na Instagramie pojawią się te spodnie, tak że będziecie mogli wtedy zobaczyć. Kupiłam też 5 par skarpetek w H&M-ie, chyba za 40 zł, jedne już wykorzystałam dzisiaj, więc ich tutaj nie ma, ale były takie zwykłe czarne. Skarpetek nigdy za dużo, zwłaszcza że te są bardzo fajne, bo nie widać ich przy butach. A moje wszystkie skarpetki jak zwykle giną, nawet nie wiem kiedy, czy w pralce, czy gdzieś w szafie. Także na pewno się przydadzą. Pokażę wam teraz na szybko, co kupiłam w Rossmanie. Kupiłam takie 3 pojemniczki 100 ml na jakieś tam płyny i tak dalej. Kupiłam jeden pojemniczek, który mam nadzieję, że zmieści moją odżywkę. Chociaż na jeden lub dwa użycia, ponieważ to jest 20 ml. Jeśli chodzi o żywność, to kupiłam 3 batoniki na drogę. Jeden mus i gumy, które zawsze się przydadzą. Gumki do włosów, które bardzo lubię, a wszystkie mi się zgubiły, bo gubią się tak samo jak skarpetki, także również ich nigdy za wiele. Taką torebkę, do której włożę kosmetyki, chusteczki do higieny intymnej oraz płatki do zmywania makijażu, które też wezmę. Tylko oczywiście nie 70 sztuk, będę musiała wyciągnąć, ale również się przydadzą. Powiem wam, że montowałam ten vlog około 3-4 godziny. Mam jeszcze do dodania to zakończenie, które właśnie nagrywam. Jest 21:30, mam jeszcze sporo do spakowania, dlatego że o 4:00 wyjeżdżamy, o 7:00 mamy wylot z Katowic, także nie czeka mnie dzisiaj za długi sen. Będę się z wami żegnać, mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym vlogu z Holandii. Buziaczki, pa pa!